Przechodzimy do druku 1452. Projekt uchwały w trakcie jednego czytania. Nadanie panu profesorowi Stanisławowi Juchnowiczowi honorowego obywatelstwa stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Druk 1452. Referuje pan Bogusław Kośmider. Bardzo proszę. Jestem obecny, proszę podać. Była obecność, tak. To uprzejmie proszę pan Pilch i pan... Szanowni Państwo, w sprawie profesora Stanisława Juchnowicza zostały złożone wnioski prezydenta miasta Krakowa z wnioskiem o nadanie tegoż tytułu. Pan profesor Stanisław Juchnowicz jest wielce zasłużoną dla Krakowa osobą, urbanistą, architektem, który zarówno przyczynił się do powstania jednej z dzielnic Krakowa, jak i potem był dobrym duchem tej dzielnicy Nowej Huty. Tak, tak. Szanowni Państwo, no... Uprzejmie proszę o ciszę. Co się dzieje? Szanowni Państwo, no akurat dyskutujemy na temat honorowego obywatelstwa, czy też mówimy na temat honorowego obywatelstwa. Uprzejmie proszę o jakąś uwagę w tej sprawie. Szanowni Państwo, życiorys pana profesora Juchnowicza, uzasadnienie jest załączone do projektu uchwały. W tej sprawie Komisja Główna dyskutowała przed wakacjami, podjęła decyzję na posiedzeniu 30 sierpnia. Potem zwróciłem się z prośbą do pana profesora o zapytanie, czy jest gotów przyjąć taki tytuł. Uzyskałem zapewnienie, że z najwyższym zaszczytem przyjmie ten tytuł. Stąd przedstawiam Państwu ten wniosek i uprzejmie proszę o przegłosowanie. Przypomnę, nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Krakowa dla pana profesora Stanisława Juchnowicza. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przypominam, bez dyskusji przechodzimy do głosowania. Uprzejmie proszę o przygotowanie do głosowania się. Głosujemy. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Bardzo dziękuję. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 31, przeciw 0, wstrzymała się jedna osoba. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Szanowni Państwo, stwierdzam podjęcie uchwały o nadanie profesorowi Juchnowiczowi honorowego obywatelstwa. Szanowni Państwo, dziś... Uprzejmie proszę o wydruk. Państwo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja ma 20 punktów. W związku z tym myślę, że sprawnie wszyscy sobie z tym poradzimy. Przechodzimy do drugich czytań.